Już chyba możemy zaczynać. Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie. Czy mnie widać i słychać? O, są pierwsze powitania. Więc chyba wszystko jest ok. O, dziękuję serdecznie. Witam. Jest mi bardzo, bardzo miło, że Państwo są na dzisiejszym webinarze. Nazywam się Aneta Derta. Jestem koordynatorką programu Poczytajmy i w tym semestrze jest nas dużo, 270 szkół, co jest ogromną radością, też dużym wyzwaniem, o czym za chwilę opowiem. Część Państwa znamy się już długo. Część z Państwa nawet jest opiekunami klubów dłużej niż ja koordynuję ten program, dużo dłużej. Są z nami osoby, które są od wielu lat, są też osoby nowe. Witam wszystkich serdecznie. W ciągu najbliższej, prawdopodobnie półtorej godziny, postaram się skrócić i nie mówić zbyt długo. Opowiem Państwu o samym programie, o nowościach w programie i o tym, co się będzie działo, też o nowych propozycjach dla Państwa. Jest mi strasznie trudno, bo kamerę mam przed sobą, laptopa z prezentacją mam obok i się gubię. Więc jeżeli będę troszkę zerkać w bok, to bardzo, bardzo przepraszam. Będę się starała jak najmniej. Program Poczytajmy istnieje ponad 20 lat i ma za sobą mnóstwo różnych edycji, wszelakich pomysłów, jak organizować, natomiast zręby programu są zawsze takie same, czyli kluby czytelnicze stworzone ze starszych dzieciaków czy młodzieży czytają młodszym. I to się przez te wszystkie lata nie zmieniało. Natomiast samo wykonanie i to, co młodzież robiła i jak to robiła, już troszkę tak. I tym razem też nas czekają różne niespodzianki. Ja czekam jeszcze tak powolutku, żeby doszło jeszcze kilka osób, które się wcześniej rejestrowały, bo widzę, że jeszcze nie wszystkim udało się wejść. Ale już postaram się zacząć clue naszego spotkania. O samym programie Poczytajmy opowiem w skrócie. Dzisiaj też opowiemy sobie właśnie o nowościach, o pracy w czasie obostrzeń. Część z Państwa już wypracowała czy w tym projekcie, czy w innym, metody pracy z młodzieżą i nawet wolontariatu szkolnego, niekoniecznie jeszcze czytelniczego. Troszeczkę sobie o tym opowiemy. Opowiem Państwu też o propozycji związanej z alternatywną listą lektur, o żywicielu, o tych dwóch rzeczach też już sygnalizowałam w mailingu do Państwa. I na koniec damy sobie taką przestrzeń, żebym mogła odpowiedzieć na wszystkie Państwa pytania. Postaram się zaglądać na czat w międzyczasie, ale jeżeli przeoczę jakieś pytanie, to proszę po prostu zadać je jeszcze raz za chwilkę. Jestem sama, więc nikt mi nie podpowie, że coś się właśnie pojawiło. Najważniejsze, co nas w programie czeka, to same Państwa działania, które kluby będą wykonywać. Mają Państwo na to czas do czerwca. Czyli tutaj będzie 5 spotkań czytelniczych, czyli tych spotkań z młodszymi lub dla młodszych dzieci. A spotkania czytelnicze mogą być online i wtedy wystarczą 4, ze względu na to, że ten poziom zaangażowania czasami jest dużo większy niż w takim zwykłym spotkaniu twarzą w twarz. Lub właśnie spotkania, czyli 5 spotkań czytelniczych i 1 akcja czytelnicza. Akcja czytelnicza też oczywiście może być online. To, czy Państwo wybiorą wersję offline, tak jak tradycyjnie się kluby czytelnicze spotykały, czy zrobią to Państwo online,
czy połączą jedno z drugim, to już jest do Państwa decyzji, dlatego że szkoły funkcjonują bardzo różnie. No, oczywiście teraz większość dzieciaków ciągle jest w edukacji zdalnej. W zeszłym roku te propozycje, możliwości były różne, na przykład dzieci wykonywały, ale czytała tylko jedna osoba chodziła czytać. Tutaj zostawiam to Państwu. Prawdopodobnie no, myślę, że w tym semestrze też tych działań przez internet, tych działań zdalnych będzie więcej. To jest jedna z najważniejszych rzeczy. Druga najważniejsza rzecz, którą w programie trzeba wykonać, to jest akcja czytelnicza. I tutaj ona też, tak jak wspominałam, może być przez internet. Akcja promująca czytelnictwo. Za chwilę powiem jeszcze o działaniach dodatkowych. Natomiast czekają nas jeszcze dwa webinaria. Jeszcze nie wiem w jakiej kolejności. Na jedno z nich na pewno zaprosimy też młodzież. Na jedno zaś zaproszę tylko opiekunów i opiekunki. I 10 czerwca kończymy. Czyli do 10 czerwca poproszę Państwa o wszystkie sprawozdania. Nie prowadzimy sprawozdań cząstkowych, natomiast oczywiście czekam na Państwa maile i gdyby były jakiekolwiek wątpliwości, to proszę pisać czy dzwonić do nas. Będziemy się starali na wszystkie pytania odpowiedzieć. Osoby, które czytały mailing, wiedzą, że jest nowa publikacja. I tutaj z publikacją się sytuacja komplikuje organizacyjnie, a nie merytorycznie. Merytorycznie myślę, że ona jest fajna, bo jest wzbogacona o nowe rzeczy i bardziej aktualna. Natomiast jeżeli chodzi o najważniejszą rzecz, która się komplikuje, to jest to taka rzecz, że ze względu na błąd w formularzu, co odkryliśmy w momencie przygotowywania wysyłki, nie mamy adresów Państwa szkół. I ja po prostu nie wiem, jak to się stało. Przepraszam. Przepraszamy strasznie. Odkryliśmy to przed chwilą. No nie. W związku z czym da się to oczywiście naprawić. I ja już Państwu wysyłam formularz adresowy. Dzięki temu formularzowi adresowemu będą Państwo mogli wpisać... Nie, proszę nie uzupełniać na czacie, absolutnie, bo ja to się nagrywa i Państwa adresy niech zostaną w kwestii RODO bezpieczne. Wysyłam do Państwa formularz adresowy do wypełnienia. On wygląda dokładnie tak jak rejestracja do programu, tylko jest dużo, dużo krótszy i wymaga i jest tam ta najważniejsza informacja, żebyśmy mogli zrobić etykiety przewozowe. I jeżeli Państwu uda się to wypełnić do jutra, to wtedy osoba, która się tam znajduje, będzie mogła przerobić to wszystko, przepracować na etykiety i wtedy jest 100% szansa, że 8 marca paczki do Państwa wyjadą. Więc bardzo proszę, to jest mega ważne. Trochę szalone, więc przepraszamy ale za niedogodność, ale będę bardzo wdzięczny, jeżeli Państwo uzupełnią. I teraz, jeżeli chodzi o samą publikację i o paczki, to w paczkach dostaną Państwo książkę dla młodszych dzieci. Być może uda się tak dopakować, żeby były dwie. Książki na ogół dostajemy od wydawnictw w darze, w związku z czym one są różne. Znaczy zawsze są fajne, natomiast nie mamy na razie takiego zestawu identycznych książek dla wszystkich, więc dla każdego będzie trochę niespodzianka. Numer RSPO można sprawdzić spokojnie w internecie. W mailingu do Państwa podam, ja sobie zapiszę tylko, żeby w mailach do Państwa podać, jak uzyskać RSPO, dlatego że one są ogólnodostępne. Więc
Więc w paczce na pewno będzie jakaś książka. Mam nadzieję, że się Państwu spodoba. I publikacja, ale publikacja stara. I już tłumaczę dlaczego. Dlatego, że zasady te, znaczy zręby programu się nie zmieniają i wszystko to, co jest w tamtej publikacji, jest aktualne. Nowa publikacja, którą mamy na razie w wersji online i która jest do pobrania na stronie, za chwilkę już podam też Państwu link, żeby mogli sobie Państwo od razu tę publikację pobrać. Nowa publikacja jest po prostu wzbogacona o kilka nowych treści. I to ja już mówię, jakie są, to są treści. W nowej publikacji znajdą Państwo rozpisane, jak można online wykonać spotkanie czytelnicze czy akcję czytelniczą. To jest do pobrania w formacie PDF, więc można sobie na spokojnie przeczytać w domu w dowolnej chwili. I oprócz tego w publikacji mamy informacje o samym procesie grupowym, który zachodzi. To już jest taka teoria, ale być może pomoże osobom, które nie mają doświadczenia jeszcze dużego w pracy metodą projektu, a praca w klubie czytelniczym jest taką metodą projektu. I co jeszcze się tam znajduje? Znajdują się informacje, jak młodzież sama może stworzyć scenariusz spotkania czytelniczego. I znajdują się dwie zupełnie nowe rzeczy, które Państwu proponujemy. I to są rzeczy, które są zupełnie dodatkowe. Nie wpływają na to, czy Państwo ukończą program, czy nie. Jest to tylko i wyłącznie w Państwa gestii, czy chcą Państwo te rzeczy wykonać z klubem, czy nie. Pierwszą taką rzeczą to jest klub czytelniczy czyta dla siebie. Czyli stworzenie takiej przestrzeni klubu książki, gdzie młodzież, jeżeli ma na to ochotę, może sama dyskutować o książkach, o klubach, znaczy o książkach, o tytułach, które im się podobają, które im się nie podobają, kłócić się z tymi tytułami, polecać sobie nawzajem i tak dalej. Dokładnie tak, jak kluby książki na całym świecie działają, nie mogą lub nie powinny być to lektury szkolne, ale niestety, znaczy, ojej, przepraszam, Pani Marzeno, niestety nie. Mieliśmy limit, przepraszam bardzo, ale mieliśmy limit 150 szkół. Przyjęliśmy dużo, dużo więcej i niestety nie mogę już, nie mam ani jednej publikacji, ani jednej dodatkowej książki, nie mówiąc już o pieniądzach na wysyłkę, więc przepraszam, ale zapraszam do rejestracji w czerwcu. Natomiast spokojnie, można uczestniczyć w webinarach, można pobrać publikacje. Ona jest dostępna na stronie cały czas. Osobom, które są w projekcie, w programie, też wyślę w mailingu. Także można robić absolutnie wszystko, co jest w projekcie, natomiast jeżeli chodzi o zaświadczenie uczestnictwa, no to niestety nie mogę tego zaoferować. Wracając do tych dodatkowych rzeczy. Klub czytelniczy, który czyta dla siebie, to jest już propozycja dla Państwa pod warunkiem, że młodzież się na to zgodzi, będzie miała taką ochotę. I drugą propozycją dodatkową zupełnie, która wymaga wyjścia poza klub i zaangażowania społeczności szkolnej, to jest patronat Poczytajmy. Patronat Poczytajmy to jest możliwość przeprowadzenia razem z nami przy wsparciu naszego mentoringu trwałej zmiany w szkole. Zmiany, która ma na celu zachęcenie i promowanie czytelnictwa, zachęcenie młodych ludzi do tego, żeby czytali. Tą zmianą może być jedna z rzeczy, które się Państwu uda przeprowadzić. Może to być czytanie bostońskie wprowadzone szkoły. To wymaga zaangażowania, zmiany planu i w ogóle sposobu myślenia, więc na pewno jest nie na możliwości jednej osoby.
Musi pewnie też zgody albo zespołu nauczycieli, albo dyrekcji. Stworzenie miejsc swobodnego czytania, czyli takiego miejsca, gdzie uczniowie mogą sobie wygodnie usiąść, czy na materacach, czy na jakiejś platformie, czy po prostu w jakimkolwiek wydzielonym miejscu, które zachęca do tego, żeby sobie w przestrzeni szkolnej, nie bibliotece, poczytać. Tutaj czy w świetlicy 1-3 to rozumiem, że klub czytelniczy nie jest dedykowany. To znaczy są kluby czytelnicze, z których są złożone z trzecioklasistów, którzy już sprawnie czytają i czytają młodszym dzieciom. Więc tutaj, jeżeli się znajdzie taka chętna grupka, która potrafi czytać i ma ochotę się tym czytaniem podzielić, przy wsparciu opiekunki, to nie widzę żadnego problemu. Właśnie wracając do, to mogą być też biblioteki w klasach, czyli takie biblioteczki podręczne, czy stworzone przez uczniów, czy z takich książek, które mogą wywędrować bezpiecznie z biblioteki szkolnej, ale być pod ręką, widoczne, do sięgnięcia na przerwie, do sięgnięcia w momencie, kiedy się ma na to ochotę. To mogą być kluby książki, tak jak proponowaliśmy, czyli takie miejsce spotkań dla osób, które mają ochotę sobie o tych książkach, niekoniecznie szkolnych, porozmawiać. Lub seria spotkań i zaangażowań rodziców w takie życie czytelnicze szkoły. Jak to zrobić? To my oczywiście za każdym razem z chęcią pomożemy. I tutaj to, co my proponujemy, w tej chwili wydaje mi się kuszące zawsze, natomiast część szkół na pewno będzie miała trudności ze względu na sytuację epidemiologiczną. Natomiast jest to nasza propozycja długofalowa na następne lata, także absolutnie nie ma też pośpiechu. Natomiast jeżeli jakąkolwiek zmianę, taką, która byłaby zmianą trwałą w szkole i pozwalająca wyjść poza ramy biblioteki czy lekcji z książkami, jeżeli Państwo widzą taką możliwość, to my jesteśmy tymi osobami, które z chęcią wesprą Państwa w tym i pomogą w przeprowadzeniu. Teraz tak, klub czytelniczy, tak jak zawsze, może czytać młodszym dzieciom. Nie muszą to być dzieci z oddziałów 1-3. Mogą to być dzieci na świetlicy, mogą to być dzieci w przedszkolu. Jeżeli mają Państwo zaprzyjaźnione jakiekolwiek grupy, domy kultury, gdzie mogą się dzieci spotykać, biblioteki miejskie, gdzie są jakieś zajęcia, nie ma żadnego problemu. To znaczy to, jaka jest to grupa tych młodszych dzieci do 7-8 roku życia, to już jest wedle Państwa chęci i możliwości. Tak, tutaj Pani Małgorzata zapytała, dlaczego jest taki zakaz. To rozumiem, że to jest pytanie do osoby, która wcześniej mówiła, że nie może mieć bibliotek klasowych. Ja rozumiem, że teraz to jest bardzo utrudnione, więc rozumiem też, że z tego wszystkiego najłatwiej pewnie byłoby paradoksalnie wprowadzić czytanie bostońskie, przynajmniej w części oddziałów klasowych. No ale zostawiam też Państwu, bo rozumiem, że szkoły też w różny sposób sobie radzą z tą sytuacją. Tak jak i teraz dlaczego my to proponujemy? Dlatego, że z jednej strony statystyki nie rosną, znaczy nie rozpieszczają nas, tak? Nie jesteśmy krajem, który czyta namiętnie. To się przekłada też na testy międzynarodowe w czytaniu ze zrozumieniem i inne. A jednocześnie wszystkie dotychczasowe badania, które przeprowadzono na przestrzeni ostatniego roku, wskazują na to, że sytuacja pandemii jest sytuacją sprzyjającą czytelnictwu. Rzadko się zdarza na świecie, że coś sprzyja czytelnictwu ostatnimi czasy.
W związku z czym jak najbardziej należy to wykorzystać. To jest jedyna pewnie szansa na milion, żebyśmy tego bakcyla gdzieś tam nie covidowego, tylko czytelniczego pielęgnowali. Teraz ja jeszcze spojrzę na czat, bo widzę, że pojawiają się jakieś nowe kwestie. Jako, że obecnie wszystkie dzieci w mojej szkole pracują zdalnie, czy istnieje możliwość, aby starsze dzieci czytające młodszym nagrywały w tym celu filmiki? Jak najbardziej. To znaczy, to zależy od Państwa. Mogą się Państwo łączyć bezpośrednio z grupą. Są takie kluby czytelnicze, które po prostu o konkretnej godzinie przez Teams łączą się z grupą przedszkolną zaprzyjaźnioną czy świetlicową. Mogą to też być nagrania przekazywane. Także nie ma żadnego problemu. Mogą być audiobooki, mogą być filmiki, teatrzyki. To już zostawiam Państwu, jak dzieciaki przede wszystkim będą miały ochotę i fantazję. Tutaj wspomniałam jeszcze o współpracy z alternatywną listą lektur. Do tego za chwilę wrócę. Natomiast pozwolę sobie przełączyć na kolejny slajd. O, tutaj są informacje jeszcze o publikacji, którą Państwo mogą pobrać. No, to, co pewnie w tej publikacji będzie dla Państwa najbardziej przydatne, no, i najbardziej aktualne, to jak pracować zdalnie i jak młodzież może sama organizować oraz naszą ofertę pomocy właśnie i mentoringu. Natomiast polecam serdecznie, zręby same programu się nie zmieniły, więc ta stara publikacja też jest jak najbardziej w porządku. Ta publikacja jest po prostu rozszerzona o nowe treści. I teraz tak. Podsumowując, bo część osób też przyszła w trakcie, 5 spotkań czytelniczych, jedna akcja czytelnicza, i to jest to, czego będę od Państwa wymagała w sprawozdaniu na koniec projektu. Lub 4 akcje, 4 działania online i jedna akcja czytelnicza online. Akcja czytelnicza, czyli promowanie czytelnictwa w jakikolwiek sposób w swojej społeczności lokalnej. To może być szkoła, ale nie musi. Może zdarzały się też na przykład współprace z biblioteką publiczną, domem kultury, klubem seniora, gdzie tam te działania przeprowadzano. I to też jak najbardziej się kwalifikuje jako akcja czytelnicza. Co najmniej 4 spotkania. I tutaj, jeżeli chodzi online, no to właśnie to mogą być oczywiście audiobooki, mogą być spotkania na żywo, mogą być zabawy na żywo, tylko znaczy na żywo w znaczeniu takim, że właśnie gdzieś tam na przykład na platformie Teams wolontariusze łączą, klub czytelniczy łączy się z młodszymi dziećmi. I tutaj jeszcze jest rozszerzona ta lista pomysłów. Grupy mogą wykonywać gry, zabawki, takie, które można łatwo w dzisiejszych czasach zdezynfekować i przekazać, lub takie zabawy online na różnych stronach i platformach. O tym, jak tworzyć audiobooki, czy jak wykorzystywać narzędzia internetowe, w zeszłym roku powstało kilka webinarów na ten temat. One są na YouTubie CO. Natomiast postaram się po prostu zebrać się w jedno miejsce i przekazać jeszcze raz Państwu linki do tego i nowym osobom, które nie widziały. Też postaram się zajrzeć do innych programów Centrum Edukacji Obywatelskiej, gdzie podobne materiały powstawały. Myślę, że część z nich jest bardzo wartościowa, część z nich widziałam, więc pozbieram, przejrzę jeszcze raz i postaram się Państwu wysłać. I tutaj, co powinno się dziać na spotkaniu czytelniczym? Jeżeli się uda, to co jest tutaj zapisane na slajdzie, to jest taki ideał, do którego dążymy.
Nie zawsze jest on możliwy, ale pierwotnym założeniem spotkania czytelniczego było takie, że jest to cała historia zbudowana wokół jakiejś książki lub fragmentu książki, czy motywu literackiego. Czyli nie musi to być samo czytanie. Wręcz przeciwnie, byłoby super, gdyby do tego były dodane jakieś zabawy związane z daną książką. Jakieś gry krótkie, wymyślone przez dzieci, czy na przykład zabawy tematyczne związane z mieszkaniem w jakimś kraju, z życiem bohaterów, z magią, cokolwiek akurat Państwo czytają. To jak może być, przebiegać akcja czytelnicza? Część z tych rzeczy, które są tutaj wymienione, to są rzeczy, które można spokojnie przeprowadzić zarówno stacjonarnie, jak i online. Nawet bodajże Biblioteka Publiczna we Wrocławiu proponowała, jak zrobić grę terenową w mieszkaniu. Więc można się pokusić nawet o stworzenie czegoś takiego dla młodszych. Natomiast oczywiście oprócz tego to mogą być różnego rodzaju happeningi, obchody dnia związane z jakąś książką. W marcu mamy Dzień Czytania Tolkiena. Początek maja to jest 4 maja, to jest Dzień Star Warsów. Książki na ten temat dla dzieci też są bardzo popularne. Jest takich wydań mnóstwo. To nie muszą być książki bardzo wyrafinowane. Warto, żeby to były po prostu książki, które się podobają młodszym dzieciom. Oczywiście ideałem jest, żeby one były piękne graficznie i mądre i wspaniale napisane. Ale jeżeli młodzież czy dzieciaki wybiorą coś, co bardziej im odpowiada, to też proszę im na to pozwolić. To znaczy, fajnie, dobrze byłoby, gdyby nam się udało kreować ich gust czytelniczy, ale też pozwólmy im na takie działania, które są gdzieś im bliskie. Mogą być pokoje zagadek, może być nowe życie okładek, czyli można wymyślać własne okładki, fotografować się z okładkami, robić jakieś akcje internetowe związane właśnie z promowaniem czy danej książki, czy serii książek, czy czytelnictwa w ogóle. Mogą być krótkie filmiki z recenzjami. No to już absolutnie to zostawiam tylko wyobraźni młodzieży, przede wszystkim z klubów czytelniczych. I to, o czym mówiłam, czyli klub czytelniczy działa dla siebie. W ramach tego my mamy dla Państwa wraz z wydawnictwem Mamania taką niespodziankę. Ja tylko przyklikam, żeby tę niespodziankę Państwu pokazać. To znaczy dostaliśmy trzytomową powieść. Być może część Państwa, która ma w domu Netflix, widziała na platformie internetowej animację. To nie jest animacja dla małych dzieci, pod tym samym tytułem. Jest to historia dziewczynki, która ze względu na okoliczności i wojnę w Afganistanie i aresztowanie taty staje się jedyną żywicielką rodziny w przebraniu chłopca. I jest to powieść poruszająca, ważna, z której można wyciągnąć mnóstwo treści i tematów do dyskusji. My jesteśmy w stanie Państwu tę książkę przekazać, ale pod warunkiem, że szkoła zgodzi się pokryć koszty wysyłki. To znaczy mamy możliwość, i zawsze to jest w projekcie, że dostają Państwo na początku książkę dla dzieci i publikację. Natomiast sam żywiciel jest działaniem dodatkowym. My tę książkę możemy spakować, natomiast jeżeli szkoła zgodzi się zapłacić za przesyłkę, no to my dopiero wtedy jesteśmy w stanie to zrobić. Po prostu nie mamy w projekcie takich pieniędzy, żeby móc wysłać 3 tomy wielu szkołom.
Więc tutaj zachęcam do kontaktu i jeżeli jakaś szkoła będzie zainteresowana, po prostu proszę do mnie pisać na mój adres mailowy albo na adres poczytajmy@co.org.pl. Na samym końcu też oczywiście jest mail i mail jest też na stronie projektu. I wrócimy, dlatego że tutaj mamy jeszcze jedną ważną rzecz, o której chciałabym Państwu opowiedzieć. To jest alternatywna lista lektur. To nie jest pomysł CEO. Natomiast alternatywna lista lektur jest dziełem żywym, który powstał stosunkowo niedawno i postanowiliśmy włączyć się w promocję i współtworzenie, zwłaszcza, że póki co alternatywna lista lektur jest tworzona przez dorosłych. Oczywiście dorosłych bardzo zaangażowanych i specjalistów w temacie, no ale bez udziału młodych czytelników. W związku z tym alternatywna lista lektur jest propozycją dla Państwa do pracy z młodzieżą. Prześlę teraz Państwu link do samej alternatywnej listy lektur. Za chwilę opowiem, czym ona jest. Dobrze, tutaj jest alternatywna lista lektur. Wyświetla się, mam nadzieję. Natomiast jeżeli... tak, teraz się wyświetliło. Jeżeli Państwo już sobie otworzyli, to widzą Państwo, że jest pod krótkim opisem i opisem autorów, którzy stworzyli, czyli BookBook, Team oraz Fundację Edico. Jest to pomysł nie na kontrę w stosunku do lektur szkolnych, ale na taką zabawę w alternatywną rzeczywistość, kiedy lektury są zupełnie inne, omawiające mnóstwo bardziej chyba czasem aktualnych tematów niż to, co oferuje szkoła z różnych powodów. To nie znaczy, że wszystkie lektury szkolne oczywiście są złe. Natomiast sama alternatywna lista lektur jest taką listą książek, które warto przeczytać dla przyjemności, dla siebie, dla tych, które są ciekawe, które gdzieś tam mogą wzbogacić. Ona jest przeznaczona i dla najmłodszych, i dla licealistów. Do każdej grupy wiekowej powstał spis książek. On powstawał przez długi czas, bo wiem, że toczyło się wiele dyskusji, kłótni, ale też wizyt właśnie na uniwersytecie czy w różnych organizacjach proczytelniczych. Nadal nie ma pełnej zgody, że ta lista powinna właśnie tak wyglądać i to jest chyba w tej liście najwspanialsze, że ona jest dziełem absolutnie żywym i takim, który się będzie zmieniał. Wiem, że ma być wzbogacona o opisy tych książek, żeby było łatwiej. Natomiast zanim te wszystkie opisy powstaną, bo to jest ogromna, oddolna inicjatywa osób, które robią to tylko z potrzeby serca i z miłości do książek, więc to troszkę będzie trwało. Natomiast przede wszystkim my jako CEO zapraszamy kluby czytelnicze do dyskusji z tą listą. Ale też do zaproponowania własnych książek, do powiedzenia, które książki na pewno powinny z tej listy zniknąć, do powiedzenia, które z tych książek ich bardzo ucieszyły, a które niekoniecznie. I dlatego stworzyliśmy ankietę, ale ankietę, która jest takim bardziej zadaniem dla klubu na jedno z jego spotkań. I też już pozwalam sobie link do tej ankiety Państwu skopiować.
wyniki tej ankiety umówiliśmy się, mam nadzieję, proszę mi dać znać, czy się ten link otwiera, umówiliśmy się z organizacjami tworzącymi alternatywną listę lektur, że wspólnie te odpowiedzi od klubów czytelniczych opracujemy i zastanowimy się, jak można wykorzystać ich wiedzę, ich doświadczenie właśnie, czy powinniśmy przypadkiem tę listę lektur zaktualizować. Na pewno zmieni zdecydowanie optykę i też wierzymy, że młodzi ludzie wskażą takie książki, o których my nie mamy pojęcia, albo nie pomyśleliśmy, albo ich nie doceniliśmy. A ponieważ ta lista jest przede wszystkim dla nich, to bez nich ona nie powstanie i nie będzie w pełni zadowalająca. Jeżeli Państwo mogą zrobić to zadanie, czyli omówienie klubu, omówienie w klubie czytelniczym tej ankiety, jeszcze raz spróbuję przeczytać. Znaczy jeszcze raz spróbujemy przesłać. Proszę zobaczyć, jeżeli się nadal nie otwiera. Otwiera się. Dobrze. Ja też w razie czego postaram się przesłać w mailu do osób, które są w projekcie, do których maile mam z rejestracji do projektu, ale też umieszczę na stronie internetowej. Więc tutaj proszę tej ankiety bez uczniów nie wypełniać. Ona jest przede wszystkim dla klubu czytelniczego, do tego, żeby mogli sobie podyskutować na ten temat. Czekamy na odpowiedzi do 20 marca i po 20 marca będziemy zastanawiać się, czy ta lista w takim razie nie powinna być zmieniona, a może wyrzucona. A może powiedzą, że to jest zupełnie bez sensu, a może dadzą inne propozycje, które nie przyszły nam do głowy. Więc czekamy z utęsknieniem i ta alternatywna lista lektur, mam nadzieję, że będzie żyła i będzie inspiracją dla Państwa i dla młodych ludzi. Czy jak starsi nie mogą czytać młodszym na żywo, to mogą czytać ja, a starsi przygotowują materiały? Tak. I wiele szkół tak sobie właśnie radziło. Starsi robili gry, czasami pacynki do teatrzyku, różne rzeczy, a właśnie czytała tylko opiekunka, która mogła fizycznie wejść do sali z młodszymi dziećmi. To też jest w porządku, proszę się nie martwić. Także bardzo tutaj to działanie jest jak najbardziej okej. O, fantastycznie, tutaj jest ten już recenzja książki, wrażenia. Serdecznie dziękuję, zapiszę sobie link też z przyjemnością. Natomiast jeżeli chodzi o działania w klubie, co klub jeszcze może robić dla siebie, no to tak jak wspominałam, to jak czy klub decyduje się rozmawiać o książkach, czy woli skupić się na samym wolontariacie czytelniczym, to jest już kwestia działania danego klubu. Wiem, że do klubów czytelniczych zgłaszają się też uczniowie, których interesuje tylko ta kwestia wolontariatu czytelniczego, czytania młodszym. Albo przygotowywania czy obsługi technicznej i niekoniecznie muszą być zainteresowani czytaniem dla siebie. Nie będziemy zmieniać tego na siłę. Tutaj ten wolontariat czytelniczy jest dla nas absolutnym priorytetem, też dlatego, że inaczej odbiera się książkę czytaną przez dorosłego, a inaczej odbiera się książkę, którą czyta niemal rówieśnik, czy osoba niewiele starsza od nas. I ta zaleta, to, że młodsi mają bliski kontakt z osobami niewiele od siebie starszymi, to jest coś, co jest nie do przecenienia. Ci starsi uczniowie i uczennice są dla nich bardzo często jakimś autorytetem i fakt, że oni czytają,
potrafi zachęcić wielokrotnie bardziej niż to, że my czytamy. Także ten wolontariat czytelniczy, który się rozwija i w szkołach funkcjonuje, jest bardzo ważny. Tutaj na tyle, na ile możemy zachować kontakt między starszymi dziećmi a młodszymi, na tyle starajmy się go zachować. Wiemy oczywiście, że jest to bardzo trudne w tych dzisiejszych czasach, ale też wierzę, że w końcu się uda spotkać na żywo wszystkim. Nie, myślę, że koszt wysyłki jest zdecydowanie niższy. My jeszcze sprawdzimy dokładnie koszt paczki, jak dostaniemy fizycznie książki, będziemy mogli je zważyć. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu żywiciel do nas dotrze już jako darowizna właśnie od wydawnictwa Mamania i wtedy będę mogła te koszty wysyłki racjonalnie ocenić zgodnie z cennikiem albo poczty, albo kuriera. Zobaczymy, która opcja wtedy będzie tańsza. I teraz tutaj też pani Anna pisze, że zaczęli państwo już działania klubu, ale skupili się państwo na poezji. Jak najbardziej. Jedną poezja w ogóle jest niedoceniana i umyka, więc a Brzechwa jest wspaniałym narzędziem do tego, żeby robić inscenizacje i teatrzyki do tego. Także jak najbardziej. Trzeba dołączyć zajęcia z wydarzenia. Jeżeli państwo mają taką możliwość, to tak. I tutaj jest kwestia screeny z wydarzenia online, czy wystarczy sam opis. Za zdjęcia będziemy wdzięczni. One dają nam taką możliwość zobaczenia też, co państwo robią. My też dostawaliśmy w zeszłym semestrze i w poprzednich książki pisane przez uczniów i uczennice, czy zdjęcia z różnych filmów, z różnych zabaw. To było niesamowite i bardzo wartościowe móc zobaczyć, jak państwo pracują i jakie dobre praktyki mogą państwu przekazać. My też nie ukrywamy, że tak naprawdę większość pomysłów, które my proponujemy w programie Poczytajmy, to są po prostu dobre praktyki od państwa zebrane z tych wszystkich poprzednich edycji Poczytajmy. Czasami takich sprzed wielu lat, a czasami zupełnie świeżych. Także za zdjęcia będziemy wdzięczni. I tutaj jest taka kwestia też, skoro mówimy o zdjęciach i screenach, kwestia formalna, czyli jak zgody na wizerunek. Na stronie Poczytajmy w regulaminie jest załączona zgoda na przetwarzanie, na udział w projekcie i na właśnie przetwarzanie wizerunku. Te zgody państwo zbierają od klubowiczów i przechowują, to znaczy nie przesyłają ich państwo do nas. Na czas trwania projektu mają je państwo przy sobie gdzieś w jakiejś teczce. Natomiast też chyba taką dobrą praktyką, którą zaczęliśmy praktykować i właśnie tutaj pielęgnować, jest to, że zdjęcie wcale nie musi zawierać twarzy. To znaczy dostaliśmy mnóstwo zdjęć, które pokazywały efekty czy fragmenty, ale bez tak, żeby nie było w ogóle widać uczniów, albo po prostu nie było widać ich twarzy i to też jest w porządku. Tutaj nie muszą Państwo się wtedy martwić, że czyjegoś wizerunku nie można przetwarzać, albo czy on może być na Facebooku, czy na stronie, czy możemy go gdzieś dalej przesłać. Więc tutaj na to uczulam. Natomiast rzeczywiście te zgody proszę przy sobie mieć. I jest to taki wymóg regulaminowy. Jeżeli państwo będą chcieli w międzyczasie podzielić się swoimi pomysłami, dobrymi praktykami, nie muszą państwo czekać do czerwca, do sprawozdania.
Mogą Państwo bez problemu przysłać też na maila, na właśnie na ten adres z moim imieniem i nazwiskiem, albo na adres zaczynający się od poczytajmy. Jedno i drugie odbierzemy i będziemy gdzieś zastanawiać się, jak możemy te Państwa dobre praktyki promować. Patrzę też na to, co się dzieje. Czy klub może prowadzić także działania w swojej szkole? Jak najbardziej. Jeżeli są tam młodsze oddziały klasowe, albo zerówka przeszkolna, czy świetlica dla młodszych dzieci, jak najbardziej. Natomiast jeżeli jest to liceum, no to działania raczej powinny być skierowane gdzieś do placówki z zewnątrz, czyli do tych dzieci, które same jeszcze nie czytają. Czy liczą się recenzje w gazetce szkolnej? O ile są czytane, to znaczy jako akcja czytelnicza, recenzje w gazetce szkolnej raczej się nie sprawdzają, bo one w gruncie rzeczy nie promują za bardzo czytelnictwa. Z tego też względu, że niewiele osób do gazetki szkolnej tak naprawdę pewnie zagląda. Więc jeżeli Państwa gazetka szkolna jest jakoś niezwykle popularna i dział literacki w tej gazetce szkolnej jest rozchwytywany, no to rozumiem, że taka sytuacja może mieć miejsce, ale na ogół te recenzje są czymś troszkę za małym i zbyt, jakby to określić, zbyt częstym, żeby zatrzymać i gdzieś tam wybić z tego szkolnego rytmu rówieśników, żeby się nad tym zatrzymali i pomyśleli sobie, rzeczywiście jest coś nowego. Czy grupa młodszych uczniów, którym będziemy czytać, musi mieć określoną liczbę osób? Nie. Może być dowolna liczba. Tutaj bardzo to zależy od Państwa, z jaką grupą Państwo współpracują. Są grupy, które są bardzo małe, a są grupy, które czytają dla bardzo zróżnicowanych, dużych grup ze świetlicy, więc tutaj zostawiam to Państwu. Jeżeli chodzi o akcję szkolną w technikum, na przykład czytanie Tolkiena w marcu w każdej szkole, to jest jako akcja czytelnicza. Tak, akcja czytelnicza jak najbardziej. Ja mówiłam, że spotkania czytelnicze muszą być z młodszymi dziećmi. Tolkien w ogóle jest fantastyczny też dla młodszych. To nie musi być technikum czy liceum, żeby Tolkiena czytać, bo jest, pomijając kwestię Hobbita, który jest dosyć wdzięczny, to jeszcze jest Rudy, Jill i jego pies, Łazikanty. To są książki, które rzeczywiście dla młodszych dzieci są też super i polecam serdecznie. Czy uczniowie w klasie pierwszym mogą promować czytanie swoim rówieśnikom? Tak, myślę, że jak najbardziej mogą. Nie wiem, jak uczniowie pierwszej klasy mogą czytać młodszym dzieciom. Znaczy na pewno jest tam taki człowiek, który już czyta bardzo płynnie. Wierzę w to. Natomiast jeżeli chodzi o akcję czytelniczą, mogą ją przeprowadzać, natomiast nie jest na ogół uczniowie pierwszej klasy są jednak odbiorcami, a nie wolontariuszami czytelniczymi. Więc tutaj bardzo bym prosiła też o kontakt jakiś w celu uzgodnienia tego potem mailowy. Dobrze? Byłabym bardzo, bardzo wdzięczna. I teraz, przepraszam, ja sobie w takim razie przybliżę trochę komputer i postaram się jak najwięcej tych pytań odczytać. A recenzja na kanale Biblioteka w aplikacji Teams. Jeżeli ten kanał jest jakoś popularny wśród rówieśników, to tak, natomiast proszę zwrócić uwagę, że tu znowu wchodzimy do biblioteki, a nie wychodzimy z niej. To znaczy, jeżeli są w stanie Państwo jeszcze poprosić o promowanie tych recenzji przez nauczycieli w komunikatach do uczniów, czy zachęcić to jakimś konkursem, to może być konkurs, no w zależności od poziomu, na
wierszyk, limeryk, konkurs na recenzję krótką, recenzję zrobioną, czy tytuł zrobiony z samych emotikonów, co jest w sumie dosyć popularne i wdzięczne. Czy na przykład kradnę ten pomysł i nie mogę sobie w tej chwili przypomnieć, od kogo kradnę, ale widziałam ostatnio na jednym kanałów dla nauczycieli, jedna nauczycielka pokazała pracę swoich uczniów, to były pięknie ozdobione pudełka od zapałek, w środku było haiku stworzone przez uczniów. Więc tak, to mogą być i te same te zdjęcia mogą być przesyłane. Takie rzeczy są w sumie proste tak naprawdę do wykonania czy do zaproponowania, bo sam ten tekst recenzji niekoniecznie będzie miał taki wpływ, jak to, że robimy też coś poprzez zabawę. Czy wszystkie działania muszą być skierowane do tego samego odbiorcy? Nie. Nie, absolutnie nie. To mogą być różni odbiorcy, w zależności od tego, z kim Państwo chcą współpracować i w jakim czasie. Absolutnie nie musi to być cały czas ta sama szkoła czy przedszkola. W tej chwili mi się nie wyświetla żadna recenzja na czym się różni akcja czytelnicza od spotkania. Już tłumaczę. Spotkania czytelnicze to są spotkania, w których klub czytelniczy spotyka się bezpośrednio lub pośrednio z młodszymi dziećmi, przedszkolnymi lub klas 1-3 i czyta im w ramach wolontariatu czytelniczego oraz wymyśla dla nich, prezentuje dla nich jakieś zabawy związane z daną książką. To są spotkania czytelnicze. Akcja czytelnicza jest skierowana do społeczności lokalnej, do rówieśników, do całej szkoły, czy jakiejś organizacji, która jest we współpracy ze szkołą i tam uczniowie promują w jakiś sposób czytelnictwo. Także tutaj jest to rozróżnienie. Recenzja na Facebooku, stronie szkoły, jasne. Przy czym te recenzje znowu mogą być bardzo, bardzo urozmaicone. One mogą być też w formie plakatu. Dzieciaki na ogół sobie w tej chwili już świetnie radzą z programami graficznymi. To może być recenzja czy ilustracja za pomocą Lego nawet, czy tego typu mediów. Może to być recenzja pisana, ale też fajnie wtedy pokazać dzieciom, jak tworzy się teksty na strony internetowe, jak tworzy się teksty na Facebooka. One się czyta inaczej niż taką klasyczną szkolną recenzję czy recenzję drukowaną w gazecie. I tutaj możemy dać nową wartość, jaką jest umiejętność pisania tekstów internetowych, która też w dzisiejszych czasach jest umiejętnością bardzo potrzebną i przydatną. I opracowanie na świetlicy komiksu lub teatrzyku Kamishibai też się liczy, bardzo się liczy. Komiksy jak najbardziej, teatrzyki Kamishibai tak. Część widziałam też osób, które robiły same ilustracje właśnie do Kamishibai. Także jeżeli tylko jest ta rama, to można ją wypełnić własnymi pomysłami. Czy akcja bilet powrotny do biblioteki z czasopisma Biblioteka w szkole może być akcją? Dzieci czytają 10 książek z różnych kategorii, a my je wykasowujemy na bilecie. Jak najbardziej. Oczywiście jest to świetna akcja, mogą Państwo te działania połączyć. Tutaj byłoby fajnie, gdyby udało się zachęcić jak najwięcej osób do tego, żeby w tej akcji wziąć, rozpropagować ją tak, żeby była widzialna w przestrzeni szkolnej. Też może potem pokazać, które książki były najchętniej czy jako pierwsze wypożyczane. Wykonanie prac plastycznych dotyczących książek to będzie też forma odpowiednia. Tak, odpowiednia forma działania, jak najbardziej. I tutaj możemy wejść, ponieważ tutaj uruchamiają się
uruchamia się inny sposób myślenia o książce. I to wizualne myślenie o książce też jest niezwykle ważne. Stąd tak jak Lego Logos w Polsce jest promowane, ale w innych krajach też oczywiście to za pomocą Lego próbuje się zwizualizować, czy własne ilustracje, czy własną wersję ilustracji lub książki pop-up, czyli takiej, którą się otwiera i te ilustracje wstają. Tutaj można mnóstwo rzeczy zrobić, one zmuszają do innego myślenia o książce, czasami zmuszają do wymyślenia, który fragment chcemy pokazać, który wydaje się nam najważniejszy, albo jest jaka atmosfera jest w tej książce. Konieczność doboru materiałów czy kolorów też może sprawić, że my tę książkę troszkę inaczej smakujemy, więc jak najbardziej tutaj to spełnia swoją rolę. Konkurs szkolny pięknego czytania może być uznany za akcję czytelniczą? Może. Aczkolwiek to też jest taki konkurs, który zachęca tych, którzy już potrafią. Może nie zachęcić tych, którzy jeszcze nie potrafią albo się wstydzą. Więc byłoby też super, gdyby była jakaś albo alternatywa, albo jakieś krótkie działanie dodatkowe dla tych osób, które albo są nieśmiałe, albo ich do tej pory w ogóle ten temat nie interesował. Więc jeżeli coś takiego się uda do tego wymyślić, to byłoby super. Teraz spotkania to tylko online. I okej, tak jak mówiliśmy wcześniej, te spotkania online są bardzo w porządku. Czy gdy kilku nauczycieli ze szkoły bierze udział w akcji, każdy powinien osobno wypełnić formularz adresowy? Nie, to znaczy formularz adresowy my do każdej szkoły możemy przesłać tylko jedną paczkę. W związku z czym nawet jeżeli kilkoro nauczycieli prowadzi klub czytelniczy, no to ta paczka jest tylko jedna. Po przeczytaniu książki zrobienie książki w pudełku. Tak, wszelkie dioramy, książki w pudełku jak najbardziej też są super pomysłem. Ja jeszcze tutaj wracam do samych tych paczek i jeszcze raz za chwilkę włączę formularz adresowy, żeby Państwo mogli przesłać. To, że przyjdą do Państwa książki, jest dla nas ogromną przyjemnością, że możemy się tym podzielić. W tym roku też nie tylko wydawnictwo nas wsparły, ale mieliśmy fundusze od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, która sfinansowała nam zakup części książek dla Państwa, więc dla nas to jest duża przyjemność, że my to dla Państwa mamy. Natomiast w paczce będzie jedna książka, jeżeli nam się uda, dwie. One nie starczą Państwu na wszystkie spotkania czytelnicze. Są tylko dodatkiem czy jakąś taką zachętą do pracy. Natomiast tak czy inaczej, czy te paczki dotrą teraz, czy pod koniec marca, czy w połowie marca, one nie wystarczą Państwu i będą Państwo musieli szukać też innych, co ma swoje dobre strony, dlatego że nam bardzo, bardzo zależy na tym, żeby te książki wybierali przede wszystkim klubowicze. To znaczy nie chcemy, my oczywiście mamy swoje wyobrażenia na tym, jak dobra książka powinna wyglądać i jak bardzo artystyczna i ciekawa ona powinna być. Natomiast przede wszystkim głos oddajmy dzieciakom. Książka wypożyczona ze szkolnej biblioteczki, czy książka wzięta z domu, też spełni swoją rolę, a czasami pewnie nawet bardziej niż to, co my Państwu proponujemy. A bardziej chociażby dlatego, że to będzie wybór klubu czytelniczego, a nie narzucone coś przez dorosłych. Czy pisze się jedno sprawozdanie, czy opisuje każde spotkanie osobno? Jedno sprawozdanie. Ono będzie na platformie internetowej dostępne w czerwcu. Od końca maja będzie dostępne do wypełniania. Będzie tam przestrzeń, żeby opisać. Natomiast jeżeli Państwo chcą wcześniej się podzielić jakąś dobrą praktyką i uważają Państwo, że jest to coś, co też jest wartościowe, może być wartościowe dla innych,
czy po prostu chcą Państwo się pochwalić swoją pracą, podzielić swoim sukcesem, to my z chęcią i z ogromną przyjemnością przyjmiemy to w mailach i przeczytamy. Czy młodzież może czytać dzieciom w grupach przedszkolnych? Jak najbardziej. W grupach przedszkolnych, w zerówkach, w klasach 1-3, w innych grupach, bo przez jakiś czas też, nie wiem jak to jest w innych miastach, ale funkcjonował wolontariat przy szpitalu. W innych miastach, ja mówię o wolontariacie, jaki znam z perspektywy Warszawy, i można też próbować na przykład online taki wolontariat zrobić. Tam dzieci naprawdę są zmęczone, znudzone i bardzo często teraz już bez rodziców, więc możliwość współpracy z jakimś pobliskim szpitalem też pewnie by sprawiła gigantyczną przyjemność. No to jest kwestia tego, czy jest tam ktoś, kto jest w stanie włączyć komputer, żeby dzieciaki mogły obejrzeć czy wysłuchać. Więc to mogą być różne placówki. Chodzi o to, żeby troszkę starsi czytali troszkę młodszym i w ten sposób przekazywali swoją pasję i miłość do książek tym niemalże rówieśnikom czy dzieciom niewiele młodszym, bo przede wszystkim oni są w stanie zrobić to skutecznie i często dużo skuteczniej niż my. Akcja Zakochaj się w książce, jak najbardziej. O konkursie pięknego czytania już mówiliśmy. Czy może być dwóch opiekunów akcji? Jak najbardziej. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie formalne, to przy sprawozdaniu końcowym bardzo będę prosiła o wpisanie obydwu opiekunów klubu czytelniczego, jeżeli będą dwie osoby współpracowały przez cały semestr. Natomiast jeżeli tylko jest ktoś, kto pomaga przy akcji czytelniczej, czy mają Państwo innych sojuszników, dyrekcję, bibliotekę, jakąś, nie wiem, radę rodziców czy radę szkoły, no to już bardzo, to nie, znaczy jeżeli jest to takie jednorazowe wsparcie, to niekoniecznie. Natomiast jeżeli jest to wsparcie długofalowe, no to jak najbardziej dwóch opiekunów może być i wtedy też możemy przesłać Państwu dwa zaświadczenia dla opiekunów. Czy warto założyć stronę facebookową klubu? Myślę, że warto. To znaczy, jeżeli Państwo mają taki kanał, który rzeczywiście jest gdzieś tam żywy i mogą Państwo prezentować, to ten klub czytelniczy może być promowany osobno. Może to być też klub, jeżeli jest taka możliwość, który jest promowany już na istniejącym Facebooku szkoły. Może to być wykorzystanie takich platform jak Instagram, bo mnóstwo młodych osób raczej korzysta teraz z Insta Stories i tych innych szalonych rzeczy, na których ja się już nie znam tak dobrze jak oni. Ja gdzieś tam osobiście ze względu na ilość zbieranych danych przestrzegam przed TikTokiem, natomiast tak ze względów formalnych tego, jakie dane są zbierane, nie mówię o treści, natomiast wiem, że to też jest jakaś platforma popularna. Popularna wśród młodych osób, niekoniecznie wśród naszego pokolenia. Konkurs recytatorski? Tak, jasne. Gdzie znajdę formularz adresowy? To w takim razie, ponieważ część osób doszło troszkę później, to jest najważniejszy formularz adresowy, jaki teraz mamy do. Najważniejszy link do wklejenia. Wklejam jeszcze raz formularz adresowy. Bardzo proszę wypełnić do jutra wieczora, bo wtedy w piątek osoba z naszego biura przetworzy to na naklejki, na koperty i będziemy mogli w poniedziałek te wszystkie rzeczy pakować. Więc tutaj formularz adresowy mam nadzieję, że już się wyświetla. A akcja Pożeracze Liter, zostały mi legitymacje i broszki z akcji, którą kiedyś realizowałam we współpracy z Nową Erą. Tak, jeżeli Państwo mogą wykorzystać, to znaczy nam bardzo zależy na tym, żeby budować ciągłość czytania w ogóle.
I tutaj to, co Państwo włożą pod szyldem Poczytajmy, jeżeli Państwo mogą kontynuować jakieś swoje działania, wspierać to, co robią Państwo czytelnicze i rozwijać to, bo to jest clue całej tej naszej akcji. Jeżeli Państwo mogą coś wykorzystać, to bardzo proszę to wykorzystywać. My się nie obrażamy. Natomiast rzeczywiście fajnie by było, żeby nie tylko powielić, ale też dodać znowu coś nowego, tak żeby ten rozwój czytelnictwa rzeczywiście miał jakieś poziomy, które gdzieś tam szkoła sobie planuje, jak to będzie robiła. Ale to tutaj w kwestii takiego też pomysłu Państwa na to, jak to czytelnictwo w Państwa szkole rozwijać. Czy konkurs plastyczny, ilustracja do wybranego wiersza Baczyńskiego może być akcją? Może. Jeżeli on jest powszechny i dostępny dla wszystkich, jak najbardziej może być. Trochę mi smutno, że mamy wychodzić z biblioteki. Zawsze to robiłam, a teraz czuję brak uczniów i w bibliotece. Zawsze to było miejsce przyjazne czytaniu. To znaczy, w takim razie absolutnie, Pani Aneto, przepraszam, nie chciałam Pani zasmucić. Zdecydowanie to nie było moją intencją. Rzeczywiście teraz jesteśmy też w takiej sytuacji, w której uczniów w bibliotece brakuje i biblioteki robią fantastyczne rzeczy. To gdzieś naszym takim obszarem zmartwienia i zainteresowania są dzieci, które do biblioteki z jakiegoś powodu nie wchodzą. Stąd generalnie nasz pomysł na to, żeby te akcje czytelnicze i działania proczytelnicze były poza biblioteką, żeby biblioteka była rzeczywiście takim miejscem, które żyje, jest ciekawe, ale nie jest jedyne, żeby czytanie było powszechne i było gdzieś tam elementem życia całej szkoły, nie ograniczało się w przestrzeni. I biblioteki, wiele bibliotek szkolnych to robi. Ja miałam też przyjemność być na kilku wizytach w szkołach, też we wspaniałych bibliotekach szkolnych, które na przykład część swoich różnych pomysłów, zajęć i akcji przenosiły na szkolne korytarze. To oczywiście było częściowo też przed pandemią, bo w czasie pandemii nigdzie nic takiego nie mogło mieć miejsca, żeby mogły gdzieś pojechać. Natomiast zanim się to wszystko wydarzyło, to właśnie biblioteki przenosiły się na korytarz czy do sal szkolnych i to też fantastycznie sobie grało. Czy pisze się jedno sprawozdanie? Nie. Pisze się jedno. Czy akcją jest pasowanie na czytelnika? A co więcej? Zastanawiam się. To znaczy, musiałabym się zastanowić, jak to pasowanie na czytelnika wygląda, zwłaszcza, że Państwo będą te akcje czytelnicze przeprowadzać dopiero w przyszłości, czyli gdzieś tam pod koniec roku szkolnego już. Więc tutaj po prostu jestem ciekawa, jaki jest zamysł. Bardzo z chęcią dowiedziałabym się o szczegółach, jak Państwo to planują wykonać. Teatrze Kamishibai to akcja. Teatrze Kamishibai będzie akcją, jeżeli jest skierowane do całej społeczności czy do większości społeczności szkolnej. Jeżeli jest to Teatrze Kamishibai przedstawiony podczas spotkania czytelniczego z młodszymi dziećmi, to wtedy jest to spotkanie czytelnicze. Czyli to, jakie narzędzie Państwo wykonają, jest trochę w tym momencie, wykorzystują, jest trochę wtórne w stosunku do tego, jak Państwo tego narzędzia używają. Jeżeli to jest grupą odbiorców, są tylko te młodsze dzieci, zaliczamy to jako spotkanie czytelnicze. Jeżeli jest to coś, co jest skierowane do szerokiego grona odbiorców i też osób w wieku klubowiczów, co najmniej, to jest to akcja czytelnicza. Czyli tutaj od Państwa decyzji to zależy. Czy można mieszać formułę spotkań online i stacjonarnie? Jak najbardziej.
proszę dostosowywać formuły do Państwa potrzeb. Po naszych różnych rozmowach z wybranymi szkołami w sumie nie znaleźliśmy dwóch szkół, które mają dokładnie tak samo. To znaczy te szkoły działają w różnym reżimie, na różne sposoby i mają różne potrzeby, więc bardzo proszę to dostosowywać. My na szczęście dzięki Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności mamy dużą swobodę działania i jeżeli mamy taki projekt, w którym tę swobodę działania możemy zachować, to z chęcią zachowujemy. Więc proszę się nie martwić. Czy linki będą możliwe do otrzymania via e-mail? Tak, te osoby, które otrzymują informacje programowe z tego semestru, dostaną też pewnie jutro rano ode mnie podsumowanie dzisiejszego webinaru. I jeszcze chyba nie z linkiem do samego webinaru, bo on musi być zgrany i jeszcze opracowany też tam delikatnie graficznie. Natomiast oczywiście postaram się Państwu przesłać wszystko. Postaram się też te linki umieścić na stronie internetowej programu Poczytajmy. Czy przygotowanie inscenizacji przez uczniów klasy trzeciej dla młodszych z okazji pasowania na czytelnika można zaliczyć? Tak, nie tylko żeby to była inscenizacja związana z jakąś książką. Dla nas byłoby optymalne, gdyby tę inscenizację wymyślili i opracowali jednak uczniowie, a żeby to nie był narzucony scenariusz. To jak to zrobić, no to czasami bywa skomplikowane, natomiast tutaj pracujemy generalnie metodą projektu i ten projekt zakłada wysoką decyzyjność uczniów. W związku z czym czasami jakość czy treść odbiega zupełnie od tego, co my byśmy sobie zaplanowali, natomiast daje zdecydowanie większe możliwości rozwoju dla uczniów. W związku z czym tutaj raczej bym promowała taką formułę. Ja jeszcze sobie poprzesuwam. Dzieci będą mogły polecać swoje ulubione tytuły, jak najbardziej. Wskazane jest nadanie nazwy klubowi. Jest wskazane o tyle, że klub wtedy czuje się klubem. I rzeczywiście to bardzo dobrze robi też integracyjnie grupie. Z grupy wymyślają czasami prześmieszne, cudowne nazwy i dobrze się z tymi nazwami czują, w związku z czym jak najbardziej jest to przydatne. Czy w klubie mogą być uczniowie powyżej 10 lat? W klubie powinni być nawet uczniowie powyżej 10 lat, bo to oni czytają młodszym. Czyli klub, czyli jeszcze raz, klub czytelniczy to jest grupa starszych dzieci, które już płynnie czytają, dzieci lub młodzieży, które spotyka się z młodszymi i czyta młodszym. Jeśli młodsi będą promować czytelnictwo u starszaków, super, bardzo proszę, że czwarte klasy mogą promować czytelnictwo u starszaków. Czy mogę jeszcze jako opiekunka dołączyć nauczyciela biblioteki szkolnej? Bardzo proszę, oczywiście. Każda współpraca jest mile widziana. O pasowaniu na czytelnika już mówiłam. Dzieci z klasy trzeciej czytają dzieciom z klasy pierwszej i dzieje się to poza biblioteką. Taka formuła jest świetna. Czy mogę jeszcze jako opiekunka dołączyć? To już było. Czy program Poczytajmy ma swoje logo, które można zamieścić na szkolnej stronie? Z logo Poczytajmy jest taka śmieszna sytuacja, że my jako CEO, Centrum Edukacji Obywatelskiej, odchodzimy w ogóle od log programowych. Mamy swoją czcionkę, mamy swój kolor, można skopiować ze strony, ja też prześlę może w mailu, od razu sobie pozwolę zapisać, żeby to wysłać. Natomiast jako takie logo, kiedyś mieliśmy takie urocze logo książki, ale generalnie rezygnujemy i żaden program CEO własnego, osobnego loga w przyszłości mieć już nie będzie. Facebook dla osób od 13 roku życia? Tak, większość oczywiście tych platform wszystkich jest od 13 roku życia, w związku z czym treści umieszczają tam, jeżeli Państwo mają młodsze dzieci, to umieszczają tam dorośli albo rezygnują
i absolutnie nie ma wymogu, żeby Państwo korzystali z jakichkolwiek platform tego typu. Do kiedy trzeba wypełnić ankietę? Ankietę adresową do jutra, bo jest to po prostu pilność, bez tego nie wyślemy paczek. Ankietę alternatywnej listy lektur proszę wypełnić razem z grupą do 20 marca. Nawet RSPO się znalazł, świetnie, to się przydaje. Ma być 5 spotkań i jedna akcja stacjonarnie lub 4 spotkania online i jedna akcja online. A jeśli biblioteki nie ma lokalnie i chcielibyśmy ją wywalczyć, jeżeli Państwu się uda wywalczyć lokalnie bibliotekę, to będzie najpiękniejsza i najważniejsza akcja czytelnicza, w jakiej Poczytajmy mogło brać udział. Proszę walczyć, a my możemy wspierać i kibicować. Teatrze Kamishibai do młodszych dzieci to jest spotkanie czytelnicze raczej. Nie można zrezygnować z samej akcji czytelniczej. To znaczy musi być zachowane to, że mamy i spotkanie czytelnicze, i jedną akcję czytelniczą. 4 spotkania czytelnicze online, ponieważ one wymagają też zaangażowania technicznego i czasami dłuższej pracy, lub 5 spotkań na żywo. Czy przeprowadzenie konkursu o działach Mickiewicza będzie akcją? Jeżeli Państwo potrafią przeprowadzić akcję, która zachęci do czytania Mickiewicza młodych ludzi i będzie lekka, przyjemna i nie będzie się wiązała z lekturami, gdzie Mickiewicza jest strasznie dużo na liście lektur, to bardzo proszę. Ale też nie jest to coś, co specjalnie zachęci osoby, które nie czytają. I tutaj jest taka prośba od nas, żeby jednak starać się unikać przy promocji czytelnictwa lektur szkolnych, dlatego że po prostu lektury, czasami przez ich dobór, ale też przez to, ile ich jest, sprawiają, że czytelnictwo bardziej się zwija niż rozwija. Wiele krajów, które mają bardzo wysokie wskaźniki czytelnictwa, w ogóle zrezygnowało z kanonu lektur. I tutaj absolutnie nie chciałabym wchodzić w dyskusję, czy w Polsce kanon lektur powinien istnieć, czy nie, i czy on powinien wyglądać tak, jak wygląda, czy nie. Natomiast rzeczywiście, sądząc po wskaźnikach czytelnictwa w Polsce, on nie sprawił, żeby ludzie się rzucili na książki. W związku z czym próbujmy promować czytelnictwo za pomocą nie lektur, albo pokazać w tym Mickiewiczu to, kim on był, bo biografie i część utworów miał takie, że można spokojnie pewnie jakieś niesamowite rzeczy z tego powyciągać, ale nie same lektury. Czy wolny słuchacz też dostanie linki? Umieszczę je na stronie i też tutaj pozwoliłam sobie skopiować, więc można sobie z czatu je wziąć. Czy będzie jakieś nasze forum? Na Facebooku jest grupa Poczytajmy i do tej grupy zapraszam. Nie ma grup, wiem, że część z Państwa nie korzysta z Facebooka, natomiast mogą spokojnie tam Państwo umieszczać swoje pomysły, działać, mogą Państwo założyć własny forum, nad którym ja już bym nie czuwała, ale oczywiście bardzo proszę. Grupa Poczytajmy na Facebooku działa, można ją bez problemu znaleźć. Czy jest planowane jakieś szkolenie dla dzieci? Szkolenie jako takie nie, natomiast jest spotkanie dla dzieci z książkami jak najbardziej. Czy jako akcję czytelniczą uważa się pójście do poszczególnych oddziałów przedszkolnych, odczytanie tekstu? Nie, to jest spotkanie czytelnicze. A akcja czytelnicza to jest promowanie czytelnictwa w swojej szkole, natomiast pójście do młodszych dzieci i spotkanie z nimi
czy odczytywanie, sprawdzanie w formie pytań, czy dzieci uważnie słuchały. Być może nawet zamiast formy pytań bardziej właściwe byłoby zaproponowanie jakichś zabaw w związku z tą książką, bo nie robimy im testu na uważne słuchanie, tylko sprawiamy, że jest im miło i przyjemnie i że książki im się przyjemnie kojarzą, bo to jest w tej chwili dla nas najważniejsze. Co się stanie, jeśli uczniowie nie wrócą do szkół i zaplanowana akcja w związku z tym nie wyjdzie? Proszę mieć plan B. Nie wiemy, co się wydarzy, w związku z czym myślę, że bezpiecznie jest planowanie teraz akcji, która byłaby przeprowadzona w internecie. Czy w szkolnym klubie mogą być dzieci spoza szkoły? Jeżeli Państwo się na to godzą i biorą Państwo je pod swoje skrzydła, nie widzę problemu. Czy do jednego klubu czytelniczego mogą należeć uczniowie szóstej klasy i różne klas liceum? Jak najbardziej. To znaczy, ja w ogóle jestem głęboką zwolenniczką grup mieszanych wiekowo, przynajmniej w zajęciach pozalekcyjnych jakichkolwiek, dlatego że po pierwsze są dla siebie autorytetem i uczą się od siebie nawzajem. Po drugie, te badania, o których ja czytałam i gdzieś tam z własnego szkolnego, pracy w szkole, doświadczenia, wiem, że takie grupy zmniejszają poczucie samotności, wyizolowania w szkole, ale też przemocy szkolnej. Po prostu fakt, że znamy osoby ze starszych klas czy z klas równoległych, sprawia, że czujemy się w szkole trochę mniej anonimowi i bezpieczeństwo i taki dobrostan młodych ludzi wzrasta, w związku z czym mieszane grupy jak najbardziej są w porządku. Było mówione, że do 22 marca. No tak, ale do 20 marca bardzo proszę o przesłanie ankiety o alternatywnej liście lektur. To mamy wybrać książki z alternatywnej listy. Mogą Państwo. Ja Państwu tego absolutnie nie narzucam. Alternatywna lista lektur jest listą, która jest pomysłem, skąd można czerpać inspirację. Jeżeli klubowicze powiedzą, w alternatywnej liście lektur, na alternatywnej liście lektur nie ma absolutnie żadnej książki, która by nas zainteresowała, albo skoro chcielibyśmy pracować, to proszę sobie sięgnąć po inną książkę, to dzieciaki wymyślają. Alternatywna lista lektur jest propozycją do promocji, do szukania inspiracji, a nie czymś, co jest dla Państwa w jakikolwiek sposób obowiązkowe. Czy można dostać jeszcze zaświadczenie z poprzedniego semestru? Nie otrzymałam. I teraz tak, ponieważ ja nie wysyłałam, w zeszłym semestrze my byliśmy ścieżką innego projektu, to wiem, dowiedziałam się, że te zaświadczenia były wysyłane w kilku partiach. Być może po prostu to Państwa zaświadczenie jest gdzieś w tej ostatniej partii wysyłanej i jeszcze do Państwa nie dotarło. Jeżeli nie dotrze gdzieś do połowy marca, to znaczy, że Poczta Polska zgubiła. Co się zdarza? To znaczy, ponieważ my mamy bardzo dużo różnych wysyłek, to po prostu tak jest, że część ginie i taka jest natura Poczty Polskiej, że tak to działa. Więc proszę po prostu wtedy dać znać, ale dajmy jeszcze szansę. Czy nagranie przez starszych uczniów audiobooków dla młodszych kolegów do wspólnego użytku może być akcją? Jeżeli to jest tylko przekazane dzieciom z jednej młodszej grupy, z którą Państwo współpracują, jest to spotkanie czytelnicze. Jeżeli jest to coś, co jest promowane i przekazane szerszemu gronu odbiorców, to jest to już wtedy akcja. Natomiast akcja sama w sobie powinna być jednak skierowana mniej więcej do rówieśników lub do całej społeczności szkolnej. Gdzie znajdę alternatywną listę lektur? Wcześniej na forum było, ale na forum bardzo dużo rzeczy się działo, więc samą listę lektur też już Państwu przesyłam. Mogą Państwo też wejść na stronę BookBook pisane jak drzewo Book i razem, bookbook.pl i tam alternatywna lista lektur jest, ale tutaj jeszcze kopiuję. Czy członkowie klubu dostają dyplomy? Nie. Z bardzo prostego powodu.
Musielibyśmy wydrukować kilka tysięcy dyplomów i najzwyczajniej w świecie wtedy nie kupilibyśmy ani jednej książki dla Państwa. W związku z czym wysyłamy Państwu formularz dyplomowy, a zamiast tego wolimy kupić Państwu książki. Po prostu. Dlatego, że wydrukowanie dyplomu w szkole na ogół wychodzi dużo taniej, niż my byśmy musieli nadrukowywać w drukarni. Obok lektur z nienawidzonych są też lektury świetne. Zdecydowanie tak. Ja o skarpetkach czytam zdecydowanie za dużo. Znaczy skarpetek jest za dużo w moim życiu, dlatego że mam dziecko w tym wieku, w którym zaśmiewa się przy skarpetkach, więc ja już skarpetek nienawidzę, ale jest to moje absolutnie osobiste. Wiem, że dzieci kochają. Ja po prostu mam już dosyć ich. Co to jest RSPO? To jest numer, który ma każda szkoła. Wystarczy wpisać adres swojej szkoły, numer RSPO na stronie menu. Proszę wpisać wyszukiwarka RSPO. I nie pamiętam, jak się nazywa nazwa strony, natomiast rozszerzeniem jest rządowym.gov i właśnie rspo.gov.pl, dokładnie. I tam wystarczy wpisać adres szkoły i się znajdzie. Ta lista jest świetna. Cieszę się bardzo. Ja też chciałabym Państwu powiedzieć, że ta lista to jest lista, którą robią ludzie tylko i wyłącznie z miłości do książek i do czytania. To znaczy, to nie jest żadna grupa ludzi, którzy w jakikolwiek sposób zyskują coś, tylko robią to dla innych, żeby promować, i to też jest absolutnie fantastyczne. Czy trzeba przeczytać całą książkę, czy tylko jej fragmenty? To zależy od Państwa. Jaką książkę Państwo wybiorą, jakie mają Państwo moce przerobowe i co zdecyduje grupa. I tutaj czekam jeszcze na pytania. Myślę, że powolutku możemy kończyć, natomiast ja jeszcze będę z Państwem przez chwilę, jeżeli Państwo jeszcze chcą o coś zapytać. Bardzo jeszcze raz wysyłam po raz kolejny tą ankietę adresową, która jest w tej chwili najważniejsza. Wyślę i na stronie także umieszczę ankietę do alternatywnej listy lektur, czyli to zadanie. Ile osób powinno być w klubie czytelniczym? Trochę to zależy od Państwa. Są kluby, które mają 3-4 osoby. To jest w porządku, te kluby sobie też fantastycznie radzą. Są też takie kluby, które obejmują całą na przykład klasę. Więc tutaj zależy od Państwa. My absolutnie w to nie ingerujemy. No myślę, że 3 osoby to jest absolutne minimum, bo jedna osoba nie jest klubem najzwyczajniej w świecie. Serdecznie dziękuję, to bardzo miłe. Czy każde spotkanie musi być na inny temat? Nie. Nie musi być na inny temat. Mogą Państwo mieć na ten sam temat, mogą ten sam temat Państwo po prostu jakiś motyw rozwijać. Jeżeli są to różne grupy odbiorców, to te spotkania mogą być takie same. Jeżeli jest jedna grupa odbiorców, mogą je Państwo różnicować, ale pod jednym wspólnym hasłem. To, jakie jest to hasło, zostawiam Państwu. Nie będziemy w to ingerować. Czy można zrobić tematycznie wokół jakiejś serii książek? Jak najbardziej i myślę, że sprawi to ogromną frajdę. Czy mogą być osoby spoza szkoły? Jak mówiłam, jeżeli Państwo się na to zgadzają, my nie mamy nic przeciwko. Czy mogą prosić wszystkie linki w mailu? Tak. Ja prześlę tym osobom, które są w programie i dostawały już, docierały do nich maile, wyślę oczywiście w mailu. Rozumiem. Znaczy, myślę, że tutaj rozumiem moje odnosi się do tego, że nie mają Państwo ich w szkolnych zbiorach. Szkolne zbiory, z tego co wiem, czasami mają pieniądze na to, żeby się uzupełnić, więc może jest to jakiś pomysł, żeby właśnie sięgnąć po tę listę przy zamawianiu, poprosić radę rodziców, albo po prostu wybrać te, bo tutaj są też na tej liście lektur, są nie tylko nowości, są też książki starsze i myślę, że jeżeli na spokojnie Państwo przejrzą, to znajdą takie, które w bibliotece szkolnej są. O mail do CO już Państwu przeklikuję, albo i nie, bo mi się coś zawiesiło.
zaprosiło. O, aneta.derda@co.org.pl albo poczytajmy co.org.pl. I tutaj ja tak, wszystkim Państwu bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Te osoby, które jeszcze mają jakieś pytania, ja spróbuję zostać i na te pytania jeszcze przez chwilę odpowiedzieć, ale już ze wszystkimi się żegnam, nie chcę też przedłużać. Oczywiście jesteśmy do Państwa dyspozycji, także proszę pisać do CEO czy do mnie bezpośrednio, bo jesteśmy dla Państwa i wspieramy gorąco Państwa z całego serca w działaniach. Także dziękuję. Te osoby, które jeszcze mają pytania, zostają i postaram się na te pytania odpowiedzieć. Gdy grupa wyjdzie do wszystkich oddziałów, 3, 4, 5, 6 i będzie odczytywała książkę, później maluchy wykonują jakąś pracę manualną, to czy można potraktować jako akcję? Akcja jest raczej czymś takim ogólnym. Jeżeli by Państwo ogólnym sensie łączy nie tylko grupy w oddziałach, ale też wszystkich. Jeżeli Państwo na ogół mają spotkanie czytelnicze z jakąś jedną konkretną młodszą grupą, a potem w ramach akcji wchodzą do różnych, no to wtedy można to oczywiście potraktować jako akcję czytelniczą. Czy można prywatnie zapłacić za przesyłkę żywiciela? Nie, znaczy żywiciela ja mogę i przekazujemy tylko i wyłącznie szkołom. Taka była nasza umowa z wydawnictwem Mamania, któremu bardzo zależało na tym, żeby te książki trafiły właśnie do klubów czytelniczych czy do szkolnych bibliotek. Dziękuję wszystkim, którzy się... Jezus, jakie przemiłe słowa, bardzo dziękuję. Czy spotkanie z pisarką dla klubu jakiejś społeczności to będzie traktowane jako akcja? Tak, i to wspaniała, bardzo, bardzo serdecznie, bez względu na to, czy zrobią to spotkanie Państwo stacjonarnie czy online, czy będzie jednocześnie gdzieś na przykład na Facebooku do obejrzenia. Jak najbardziej to wspaniała akcja czytelnicza. Niestety dopiero teraz pani Aleksandra pisze, że dopiero teraz pani dołączyła. Nagranie z tego webinaru będzie dostępne na YouTubie Centrum Edukacji Obywatelskiej, także spokojnie będzie mogła pani sobie w wolnym czasie przesłuchać. Czy można wykorzystać logo CO na plakacie promocyjnym? Na plakacie promocyjnym akcji jak najbardziej oczywiście. Czy kiermasz w środowisku lokalnym można zaliczyć do akcji czytelniczych? Kiermasz książek albo kiermasz... kiermasz książek, chyba tak. Konkurs plastyczny na okładkę ulubionej książki jak najbardziej. Bardzo dziękuję za miłe słowa. Tutaj jeszcze... mam grupę licealistów, czy możemy zrobić 4 spotkania z wybraną grupą przedszkolaków, a akcję skierować do naszych licealistów? Jak najbardziej. Bardzo proszę, pani Aneto. Dziękuję. Dziękuję serdecznie, to bardzo, bardzo miłe. Rozumiem, że żywiciel ma trafić do szkoły, ale chciałam zapytać, czy mogę zasponsorować szkołą przesyłkę? Oczywiście. To nawet nie musi być przelew, proszę Państwa, ja myślę, że my to zrobimy to jako po prostu odbiór za pobranie. Myślę, że będzie najbardziej sprawną formą wysyłki. Więc jeżeli ktoś z Państwa chce zasponsorować, ale na przykład Rada Rodziców czy Samorząd Szkolny chcieliby zasponsorować, nie mówiąc już o samej szkole, to też. Ja myślę, że rzeczywiście to tylko jest kwestia kosztów samego przesłania. Bardzo dziękuję, to bardzo miłe. Bardzo się cieszę też, że Państwo dołączyli do Poczytajmy. To jest bardzo, bardzo ważne, że jest tylu nauczycieli, tyle nauczycielek, którzy mimo tych ogromnych ograniczeń, jakie teraz są narzucane, robią niesamowite rzeczy ze swoimi uczniami. I jestem pod wielkim wrażeniem tego, jak Państwo pracują, jakie mają Państwo pomysły. Naprawdę z ogromnym szacunkiem myślę o Państwa pracy. Bardzo dziękuję serdecznie i ja dziękuję. Dziękuję za spotkanie.
Bardzo dziękuję. Pani Urszulo, jest to dla mnie bardzo ważne to, co Pani napisała. Rzeczywiście to też jest jakiś zamysł naszego programu, który gdzieś tam mamy w tyle głowy, żeby móc jakoś z innej perspektywy poznać swoich uczniów. Także bardzo, bardzo jestem wdzięczna, że Pani napisała to zdanie. Nie, zaświadczenia, ja też nie wspominałam o zaświadczeniu, ponieważ jest to webinar, który jest obowiązkowy i inaugurujący to akurat z tego webinaru. Zaświadczenia nie planowaliśmy. No właśnie, tak to było z trudnymi klasami. Dziękuję serdecznie. Ja też bardzo się cieszę, że mogę z Państwem współpracować i jest to dla mnie bardzo ważne, że mogę właśnie przy tym programie pracować. To mi sprawia ogromną radość. Także bardzo, bardzo dziękuję. Stworzenie biblioteki uczniowskiej online. Wspaniały pomysł. Świetnie, dziękuję pięknie. Dziękuję. Zostawiam ostatnią minutę na pytanie i potem już rozłączę webinar. Czy na spotkaniu musi być cały klub? Nie musi. Nie musi. To jak Państwo organizują spotkania, są w klubie dzieci, które wolą nie spotykać się z młodszymi, ale zamiast tego przygotowują coś, robią wspaniałą usługę techniczną, generują pomysły, opracowują plastycznie. Jeżeli to jest ich wkład w działanie klubu, to jest to jak najbardziej wartościowe, potrzebne i nie każdy musi pójść na spotkanie do młodszych dzieci. Z całego serca Państwu dziękuję. Rozłączam już. Bardzo dziękuję Państwu pięknie.